Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, tak krótko kilka zdań do pana Romana Adamczyka, który się odniósł do mojego nagrania. Można je zobaczyć na jego kanale pod tytułem Frajerskie Dyrdymały, w których próbuje niby obalić to, co ja mówię na temat obrazów, prawda? Tam odsłuchuje część tego, cośmy sobie mówili. Mojego nagrania, prawda? No i tam problem był, postawiłem taki, zresztą ja go już stawiam od jakiegoś czasu i żaden protestant tego nie potrafi ugryźć. Jak to jest, że Bóg, który mówi, nie będziesz czynił niczego, nakazuje uczynić cheruby. No i pan Roman Adamczyk mówi, że on to ugryzł i że już rozwala moje herezje w pył. Cytuję pan Roman, Księgę Powtórzonego Prawa, rozdział 4, od 15 wiersza. I zaraz sobie zobaczymy. Panie Romanie, pan żeś nic nie ugryzł, pan żeś nawet koło problemu nie stanął. Tylko dalej krążysz i zaraz panu pokażę wokół problemu, koło którego nie jesteś zdolny ani ty, ani żaden protestant stanąć. Pilnie się wystrzegaj, pilnie się wystrzegajcie. Skoroście nie widzieli żadnej postaci w dniu, w którym mówił do was Pan spośród ognia na Chorebie. 16, to jest 4, 15, 19 Księgi Powtórzonego Prawa. Abyście nie postąpili niegodziwie i nie uczynili sobie rzeźby przedstawiającej podobiznę mężczyzny lub kobiety. 17. Podobiznę jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi, podobiznę jakiegokolwiek ptaka latającego pod niebem, 18, podobiznę czegokolwiek, co pełza po ziemi, podobiznę ryby, która jest w wodach pod ziemią. 19, gdy podniesiesz oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy i wszystkie zastępy niebios, obyś nie pozwolił się zwieść, nie oddawał im pokłonu i nie służył, bo Pan Bóg Twój przydzielił je wszystkim narodom pod niebem. No i panie Romanie, czym tutaj mnie zagiąłeś? Dalej, panie Romanie, jesteśmy tutaj przy tym samym problemie. Ten sam Bóg, który mówi tutaj, nie będziesz sobie czynił podobizny mężczyzny, ten sam Bóg, który w Księdze Wyjścia mówi, nie będziesz sobie czynił żadnej rzeźby, ten sam Bóg nakazał Mojżeszowi uczynić cheruby i przyzdobić świątynię cherubami. Czepiasz się tutaj, panie Romanie, mężczyzny. Panie Romanie, a cheruby jaką mają postać? Czy cheruby to są takie śledziosłonie, takie śledziki z trąbą słonia, a może słoń z trąbą, tylko z płetwą śledzia? Tak wyglądają cheruby według pana? Nie, cheruby mają postać ludzką. Tak? Mają ręce, mają nogi. Prawda? A więc, jeżeli Bóg zakazuje czynić podobizny mężczyzny, a cheruby, rzeźby są właśnie podobizną człowieka, istot ludzkich, to widzisz pan sprzeczność, że Bóg sobie przeczy i ty tego nie potrafisz wyjaśnić, ani ty, ani żaden protestant. Będziecie mówić, że nie nakazał czcić i tak dalej. Tu nie chodzi o to, czy nakazał czcić, czy nie nakazał czcić. Zakazał czynić czegokolwiek, zakazał czynić jakiejkolwiek podobizny i ten sam Bóg nakazuje uczynić cheruby. Widzisz pan sprzeczność tutaj? Wyjaśnisz mi ją? Poza tym, mówisz pan, panie Roman, że pan szukasz prawdy, ale pan jej źle szukasz. Dlaczego? Bo jeżeli pan szukasz prawdy, to tak jej pan szukasz, że potępiasz z góry jedną tezę katolicką, bo mówisz, że to jest herezja, obstając przy protestanckiej. To nie jest szukanie prawdy, bo szukanie prawdy to jest badanie jednej tezy i drugiej tezy, trzeciej, czwartej, tak? I sprawdzanie. Natomiast pan już mówi, że szuka prawdy, ale już prawdę katolicką z góry pan potępił i odrzucił, tak? A więc pan nie szukasz prawdy, pan szukasz usprawiedliwienia swoich herezji, a to nie jest szukanie prawdy. Bo szukanie prawdy to jest badanie
tezy katolickiej, protestanckiej, czy prawosławnej, czy innej, tak? A jeżeli pan już z góry podchodzi, że to jest złe, a tu jest tak, to jak pan szukasz prawdy? Oszukujesz pan siebie. Nas możesz pan oszukiwać, ale nie radzę panu oszukiwać samego siebie. Więc jeśli pan szukasz prawdy, to dlaczego pan potępiasz wersję katolicką, która jest spójna? A problem wasz polega na tym, że wy nie rozumiecie, co czytujecie. Wy nie rozumiecie, co to znaczy, nie będziesz sobie czynił podobizny mężczyzny. Zaznaczam, bo to jest warte zaznaczenia, że Księga Powtórzonego Prawa była pisana za czasów Mojżesza. Wiemy dobrze, kto tam trochę studiował, a każdy się trochę uczył o mitologii greckiej, prawda? No to wszyscy wiemy o boskich Hefajstosie i Apollosie, podupse za nas w nosie przed Zeusem, tak? Żeby nas nie spalił, tak? Więc mamy bóstwa Hefajstosa, Apollosa, mamy Zeusa i Afrodyty, bogów, którzy byli przedstawiani jako mężczyźni czy kobiety, tak? Jako postacie ludzkie, tak? Więc w tej epoce, gdzie pogańskie bożki bardzo często były przedstawiane właśnie jako osoby, Bóg mówi, nie będziesz sobie czynił mężczyzny typu Zeus, Apollos, Hefajstos, czy tam Afrodyta i inni, tak? Nie będziesz sobie czynił takich, nie będziesz mówił, że to są bogowie, tak? Podobnie i w kulturze egipskiej i w wielu innych sąsiednich pogańskich państwach, obok zwierząt, różnych symboli, które były uważane za Boga, były też posągi ludzkie czczone jako bóstwa. Teraz, panie Roman, zobaczysz, jak Słowo Boże wymiata cię doszczętnie i te, nie tylko twoje herezje, ale wszystkich protestantów. Bo Bóg tutaj mówi, nie będziesz sobie czynił żadnego mężczyzny, podobizny żadnego mężczyzny, tak? Przejdźmy sobie teraz, moi drodzy, do fragmentu, który rozwala te herezje, prawda, do imentu. No i tutaj dalej będziecie mieć, protestanci, zagwózdkę, z której pewnie tak wyjdziecie, że nie wyjdziecie, bo nie wyjdziecie, ale wyjdziecie lejąc wodę, jak was znam. No to się okaże. List do Hebrajczyków. Tak. List do Hebrajczyków. Od wiersza 5, 10:5 Hebrajczyków. Przeto przychodząc na świat, mówi: ofiary ani daru nie chciałeś, aleś mi utworzył ciało. Całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się tobie. Wtedy rzekłem, oto idę. W zwoju księgi napisano o mnie, abym spełnił wolę twoją, Boże. Oczywiście chyba nie będziemy się kłócić, że chodzi tutaj o Chrystusa. Ojciec, któremu Bóg, który mówi, nie będziesz sobie czynił żadnej podobizny, żadnego mężczyzny, utworzył ciało dla Syna Bożego, tak? A więc macie takiego bożka, wasz bożek, bo nasz katolicki jest spójny, doskonały, ale wasz jest rąbnięty. Zakazuje czynić podobizny, później nakazuje czynić Mojżeszowi, aż w końcu dochodzi do momentu, że on sam tworzy ciało. Pytanie, czy Chrystus przyszedł jako słonik z trąbką i z płetwą śledzia? Nie. Czy Chrystus przyszedł jako żyrafa, pół żyrafa, pół zebra? Nie. Chrystus przyszedł jako człowiek, tak? Miał ręce, nogi, oczy, głowę, tułów, tak? Przyszedł jako człowiek w ciele, ale Bóg zakazał uczynić podobiznę mężczyzny, podczas gdy stwarza ciało dla Syna Bożego. I Syn Boży w tym ciele, w osobie Jezusa Chrystusa mówi, kto mnie widzi, widzi Ojca. A święty Paweł napisze, że jest on obrazem Boga Najwyższego.
A kto ten obraz stworzył? Ojciec. Ojciec stworzył ludzkie ciało. Utworzyłeś mi ciało. No i co, panie Romanie, powiesz? Bóg, który zakazuje nam czynić sobie podobiznę mężczyzny, stworzył ciało dla Chrystusa, tak? Mężczyznę. No i jak to jest według waszych hiperherezji? Rozgryziecie to, czy będziecie lać wodę? A oddajecie cześć Chrystusowi? No oddajemy, a więc oddajecie cześć ciału. Oddajecie cześć obrazowi. No ale Bóg go stworzył, no ale ten Bóg zakazał czynić czegokolwiek. Rozumiecie tutaj istotę? Co innego jest sobie stworzyć Apollosa, Zeusa i Hefajstosa, wymyśleć sobie osoby ludzkie i przypisać im bóstwo, cechy boskie, że są bogami, a co innego jest, jak Bóg sam w ciele przychodzi, bo Chrystus nie jest Apollosem. Chrystus nie jest Zeusem. Chrystus jest Synem Bożym, który jest realnym, odwiecznym Bogiem. I On mógł sobie przyjść jako człowiek i my Go czcimy jako człowieka, bo ten człowiek, Chrystus Jezus, jest odwiecznym Bogiem. Zeus jest wymyślonym Bogiem, choć też człowiekiem, tak? Budda, czy tam inni, nie? Chrystus jest prawdziwym Bogiem. Jeśli czcicie Chrystusa, to co? Czcicie obraz. Ale pomińmy to. Bóg, który zakazuje czynić czegokolwiek, podobizny mężczyzn i wszystkiego innego, nakazuje czynić cheruby, które mają postać ludzką, a na końcu sam czyni podobiznę mężczyzny Chrystusa Jezusa. Tak? Stwarza mu ciało. Widzisz, panie Romanie, dostrzegasz ten problem? Bóg, który zakazuje czynić podobizny człowieka, stwarza ciało Synowi Bożemu. A więc tak zakazuje, że jednak sam nakazuje i stwarza, sam stwarza, przecząc swoim nakazom, tak? Takiego macie Bożka, pokręconego jak cały protestantyzm. Więc jeszcze raz podkreślmy sobie, jeśli Bóg zakazuje stworzyć czegokolwiek, to po to, żeby temu stworzonemu rzeczy, tej stworzonej rzeczy, nie obwołać Bogiem. Tylko po to, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Ale jeśli Bóg się okazuje jako obraz, to jest to obraz Boga prawdziwego, realnego, odwiecznego, stwórcy życia. Pozdrawiam.